pierwszym vlogu sezonu 2020-2021. Zapraszamy do oglądania i pamiętajcie o subskrypcji. Cześć, witam na pierwszym treningu. Wszyscy zawodnicy, czyli cała dziewiętnastka, stawiła się na trening w pełni zdrowa. Prócz Hunkura, który leczy ciągle złamanie w stawie skokowym. Bez żadnych większych problemów rozpoczęliśmy ten trening. Zawodnicy w pełni zdrowi, przygotowani do okresu przygotowawczego. Hi, my name is Hogur and from now I'll be representing PT Chelsea. I hope around 2 months I'll be able to join practice. Jeden, okej. Tak, jakby już 3 miesiące. Druga strona. Druga noga, tak? Jedziemy. Hop. I do góry nogi. I ugięte 90 stopni. Trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Polska młodzież zawsze była mocna. No i to mówi jej reprezentant. Branko, odpoczął wakacje czy nic? Tak, tak. Oczywiście, w ogóle nie jeszcze trochę. Ile? I wracamy z powrotem, i dłonie wracamy. Ile chcesz? Czyli to nie trochę. Nie, ja już chciałem, żebyś już wrócił. Nie, no co, ja lubię. Praca. Dobrze, teraz to nikt nie lubi chyba. Ale im cięższa praca, tym lepiej, nie? W sercu. Wiecie, to musimy robić, ale mi się wydaje, że mało kto to lubi, nie? Idziemy do planka. U Buka nieśmiało mówi się, że to będzie twój sezon. Oczywiście, że będzie. Stawiajcie na mnie wszystko. Trenerem, naszym nowym trenerem. 8 razy na każdą stronę. Koniec, rower. Jakie są twoje ulubione płatki do mleka? Tylko Czekolino Fit. Gratulacje. Cześć, jesteśmy już po części wstępnej. Robiliśmy rozgrzewkę prewencyjną. 19 zawodników już uczestniczyło w zajęciach. Od jutra zaczynamy ciężką pracę. Jakiego zespołu dzisiaj trening oglądamy? Najlepszego. A o nazwie? Kielecka drużyna piłki ręcznej. Najlepszej nazwy. Dzisiaj PG Kielce. Jakiś burger po treningu? No nie, już skończyły się wakacje. 4 miesiące, więc jest starszy. It felt like an eternity. Jak dla Zasie. Nadaje się tu któryś do grania? Oczywiście. Liga Mistrzów się bardzo ograniczyła, jeśli chodzi o liczbę drużyn. To będzie naprawdę straszna walka o te czołowe mistrza w grupie, no bo te grupy są praktycznie mocniejsze, bo jest tych dużo mniej. Natomiast myślę, że awans do Final Four będzie bardzo dużym sukcesem, aczkolwiek nie jest to nieosiągalne, bo już nieraz ta drużyna pokazywała, że potrafi robić duże niespodzianki i nawet wygrywać Ligę Mistrzów, kiedy praktycznie nikt na nią nie stawia.